nasi wspólni znajomi, a mamy ich sporo i nawet przyjaciele twierdzą, że ty jesteś smutny, bo ty tęsknisz za planem filmowym. Tęsknisz. Ja to wiem. Marek, tęsknisz. Nie tęsknisz. Tęsknisz. Dobrze, tęsknisz. Bardzo tęsknisz? Nie, tak średnio, ale bardzo, dobrze. Ale nie, no nie śni ci się, że jest kamera? Nie, nie, broń cię Boże, nie, 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 nie. Ale poważnie. Nie, no właśnie to mi najbardziej przeszkadza, bo ta sfera myśli nad tytułami albo bohaterami jest bardzo miła. Mhm. Jak przychodzi do realizacji, to już jest gorzej. Jestem w sferze, że tak powiem, wyobraźni, nie najsilniejszy. Nie wierzę, że człowiek, który był tak głęboko w aktorstwie, może nagle z dnia na dzień od tego odejść. Może, może. A jakby do ciebie zadzwonił, nie wiem, postawałby Titanic 2? Nie, no. Nie zagrałbyś Leonarda DiCaprio? Nie, właśnie na tym polega wolność, że moja w tej chwili osobista, no, że do niczego już nie tęsknię, kocha. Żyję tym, co mi przynosi życie, kontakt z naturą, że nie, tak powiem. Tak, nie, tak, tak. Nie, ale tak, z naturą, no wiem, no z naturą. Tak. No. Z naturą, jakby ona pięknie nie wyglądała, albo rzeczywiście. Aha. To mnie raduje, to mnie cieszy.